Siemano, z tej strony Kuba z kanału Świat Gekonów. Witam Was w kolejnym odcinku. Dawno już nie było odcinku, przepraszam za to, ale nie miałem czasu, bo wiecie, zaczął się rok szkolny i już zadania. To więc tak, u Ciapka, u tego większego gekona, zmieniło w terrarium się dużo rzeczy. Roślinka, która jak pamiętacie była tutaj, ta mała, poszła tam do tyłu. I kupiłem nową, większą roślinkę i Ciapek teraz może na niej siedzieć. Kupiłem też taką tubę, co jest tutaj i tam, co jest tuba z tyłu. I ułożyłem tutaj jeszcze kamienie znalezione nad Polskim Morzem i oczywiście wyparzone. U Ciapki zmienił się lekko wystrój. Poprzekładaliśmy korzenie i posadziłem tam z tyłu trzykrotkę. I kokosa kupiłem większego. Ona w nim zazwyczaj cały czas siedzi i ma miseczkę. I Ciapki Wam dzisiaj nie pokażę, bo zrzuca właśnie wylinkę. Ciapek siedzi sobie tutaj. Ciapek bardzo grzecznie sobie tutaj siedzi. Właśnie idzie do terrarium. No dawaj. To jest jego zazwyczaj ulubione miejsce lub tamten z tyłu korzeń. I Ciapek zaraz się pewnie schowa do swojej ulubionej kryjówki, czyli tam, albo po prostu schowa się za tą tubą. O, tu jego stopy i kuperek. Więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego weekendu. Jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem, dobiję pod tym odcinkiem 20 subskrypcji, to kupuję modliszkę lub kupię gekona, jak dobijecie 100 subskrypcji do końca tego miesiąca i do końca lanego. Jeżeli będzie 100, kupuję gekona orzesionego. Albo samiczkę i wsadzimy ją do tego terrarium, albo podrostka samca i do tego. I zapraszam do Ciapka. Więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie.